Dzień dobry moi drodzy. Już w dziesiątym odcinku Analizy Tomickiego. Mamy dzisiaj taki mały jubileusz, bo już dziesięć odcinków serialu Analizy Tomickiego za nami. To jest dziesiąty. I z tej okazji postanowiłem, że wybiorę sobie dwa fora, na które nigdy w życiu nie wchodziłem. Wyszukałem specjalnie nowe fora i tam będę dzisiaj rozwiązywał przypadki w kwestiach oczywiście relacji damsko-męskich. Ogólnie u mnie ostatnio bardzo dużo się dzieje, dlatego pierwsza informacja jest już podcast Bądź Jeszcze Lepszy. Na nim masz dostęp do najnowszych analiz tomickiego. Prawdopodobnie pojawią się też inne wideo, które zamienię na podcast, więc będziesz mógł go sobie słuchać, właściwie już teraz możesz, po pracy, w drodze do pracy, kiedy jesz obiad, kiedy myjesz naczynia, kiedy sprzątasz, gdziekolwiek, gdzie nie masz dostępu do YouTube'a, do wideo czy do czytania artykułów na blogu. Właśnie po to stworzyłem podcast, żebyś mógł go słuchać gdzie tylko chcesz i przyswajać najlepszą wiedzę o relacjach damsko-męskich. Druga informacja jest taka, że razem z Tomkiem herdą 26 lutego w Warszawie organizujemy konferencję Czas na Zmiany. Ja nie będę się zagłębiał w ten temat aż tak bardzo, powiem tylko, że jeżeli chcesz się spotkać ze mną na żywo za symboliczną kwotę, która właściwie opłaca tylko koszt sali i nasz nocleg w Warszawie, no to szczegóły pod tym wideo. Warto przyjść, będzie sporo wiedzy. Ja będę mówił o dobrym wrażeniu, o tym, jak to robić, o tym, czego nie robić. I to, co jest najlepsze, co wyróżnia tę konferencję, będę to robił na przypadkach konkretnych. Czyli nie będziesz miał tam wiedzy teoretycznej na studiach, a będziemy brać sobie przypadki z publiczności i będziemy je po prostu szczegółowo omawiać. Więc, jeżeli wybierasz się na tę konferencję, koniecznie przygotuj jakiś Twój przypadek bądź problem. Które chcesz rozwiązać, i gwarantuję ci, że jest duże prawdopodobieństwo, że po wyjściu z tej konferencji będziesz miał ten problem rozwiązany. Tomek będzie mówił o biznesie: o tym, jak biznes zbudować, żeby przychodził ci, żeby przynosił ci zysk i żebyś mógł sobie regularnie jeździć na wakacje. Tomek jeździ od dwóch do trzech bodajże razy w roku na wakacje, także myślę, że warto się od niego trochę nauczyć. Okej. Okay. Przechodzimy do konkretnych analiz, już teraz, potem intro. I mamy tutaj forum Babskie Sprawy. Przyznam się bez bicia, że nigdy wcześniej o nim nie słyszałem. A jest całkiem popularne. Nie tak jak nad kobiety, ale całkiem popularne. No i tutaj pani Ewitka29 założyła temat. Kocham go na 100%. Czy on mnie? Czy jest sens dalej to ciągnąć? Witam. Jestem w bardzo trudnej sytuacji. Moje zaplanowane życie posypało, posypie się jak domek z kart, dlatego że życia w 100% nigdy nie zaplanujesz. Nie wiem co robić. Mam 30 lat. Mój narzeczony 24. Różnica wieku spora, ale to zawsze on był tym poważniejszym, który wszystko planował co do detala. E, ważna uwaga. Nie oceniaj. Postaraj się przynajmniej nie oceniać ludzi po tym ile mają lat. Ja poznałem w życiu mnóstwo 40 latków, którzy mają w życiu totalny chaos i powinni go jak najszybciej ogarnąć. Część z nich nawet nie zdaje sobie sprawy z tego. I poznałem mnóstwo 17, 18 latków, też 20 latków, którzy mogliby uczyć ludzi właśnie po 40, co powinni zrobić, żeby ogarnąć się w życiu i żeby było tak jak oni chcą. Dlatego postaraj się nie etykietować. Ja wiem, że mamy ogromną pokusę żeby oceniać po pozorach, natomiast sam wiek tutaj za dużo e, nie gra roli. Wyznajemy, wyznawaliśmy podobne wartości, dom, rodzina i religia. Miałam wątpliwości co do naszej różnicy wieku, której zresztą nie było czuć, i kiedy poprosił mnie o chodzenie, a potem o rękę, no to dałam mu szansę. Bardzo mi imponował swoją zaradnością i dojrzałością. Tutaj drobna uwaga dla mężczyzn to imponuje zdecydowanej większości kobietom. To jest coś, czego jeżeli się nauczysz być zaradnym w życiu, czyli rozwiązywać problemy, które się na bieżąco pojawiają, to zaimponujesz tym, nie wiem czy wszystkim kobietom, ale zdecydowanej większości, więc to jest umiejętność, na którą zdecydowanie warto postawić. No i w sumie taki serialek analizy Tomickiego też się tego uczy, więc warto go oglądać dalej. W dodatku, Panie Witka29 pisze dalej... W dodatku mieliśmy wspólną pasję podróże. Niestety, z racji mojej pracy, miałam ograniczoną ilość czasu, ale i tak podróżowawszy, kiedy tylko się dało. E, aha, że podróżowali, kiedy tylko się dało. Dobrze. Dojdę teraz do sedna problemu. Tomek oświadczył mi się w czerwcu. E, tu mamy listopad 13 z zeszłego roku. Więc to było pół roku temu, więcej. więcej niż pół roku temu. W każdym razie, autorka założyła ten temat kilka miesięcy po oświadczynach. Ślub mieliśmy zacząć planować po tym, jak wróci ze swojego Asian Trip plus Australia. Pojechał na to razem z ojcem, wrócił dwa tygodnie temu, był na wyprawie niecałe dwa miesiące. Mieliśmy kontakt praktycznie cały czas. Po trzech tygodniach mój niepokój zaczął wzbudzać teksty typu Muszę tu wrócić, na pewno wrócę w to miejsce, muszę to zobaczyć. Uznałam to za zwykłe podekscytowanie podróżą. Pod koniec podróży napisał tekst, że utwierdził się, że chce teraz zwiedzać świat. Teraz nie chcę poruszyć tematu ślubu, zbywam niegdy go, poruszam. Dodam, że Asian Trip to miało być miłe zaakcentowanie większych wojaży, a potem to wiadomo, że życie rodzinne i podróże to tylko w urlop i jak wypadnie jakaś okazja. I sama teraz nie wiem, jestem w kropce. Kocham tego człowieka, ale trochę go nie poznaję, trochę go ta podróż zmieniła. Nie tak się z nim umawiałam. Zaraz Ci powiem, dlaczego się śmieję. Nie wiem co robić. Odbyć tą poważną rozmowę albo w jedną, albo w drugą stronę. Sytuacja faktycznie nie jest prosta, dlatego że jeżeli byłeś kiedykolwiek w dłuższym związku, czyli nie kilka tygodni czy kilka miesięcy, a co najmniej od roku w górę, nawet bardziej celowałbym w 3, 4, 5 lat, to da się zauważyć, że przez te kilka lat partner się zmienił. I teraz są ludzie, którzy pytają, co zrobić w takiej sytuacji. No nic nie możesz zrobić, bo jeżeli przez Trzy lata jesz na przykład spaghetti, a po tych trzech latach odkrywasz, że jednak bardziej Ci smakują kotlety schabowe, to Ty naprawdę nie wrócisz do tego spaghetti. No chyba, że ktoś Ci za to zapłaci, chociaż to też jest taka motywacja krótkoterminowa. Raczej będziesz tego kotleta schabowego wybierał przy każdej możliwej okazji, jeżeli on Ci smakuje bardziej niż spaghetti. I dlaczego ja daję taką tutaj analogię, może metaforę? Dlatego, że jeżeli... Ich wspólną pasją były podróże, to normalnym jest, że zarówno pani Ewitka, jak i jej narzeczony Tomek będą starali się dużo podróżować. Dużo to jest pojęcie względne, bo tutaj na tyle, ile pozwala praca. Natomiast Tomek pojechał na tripa plus do Australii, no i zobaczył, że musi to wrócić. I teraz mamy dwie opcje. Jeżeli pani Ewitka. Nie zmieni swojego stylu życia w żaden sposób, czyli dalej będzie mogła sobie pozwolić na dwa bądź trzy tygodnie urlopu w ciągu roku na podróżowanie, a Tomek będzie chciał więcej, no to jest to bardzo duży konflikt i teraz można go pokonać albo ograniczając Tomka, co nie jest dobre, bo to rozwiąże tylko połowicznie problem i Tomek po pewnym czasie może wybuchnąć i zerwać zaręczyny, albo Ustalić wszystkie siły na to, żeby pani Ewitka i Tomek zbudowali taki styl życia, żeby mogli razem podróżować. Ja na obecny moment nie widzę tu innych opcji. Nie mówię, że tych innych opcji nie ma. Nie mówię, że nie ma. Ja od razu na żywo analizuję to, co przeczytałem, bez chwili zastanowienia nad tym. Więc to są takie dwa moje typy. Także ja bym celował w to, żeby pani Ewitka zmieniła swoje życie pod kątem tego, kiedy ma czas, żeby na te. Podróże jeździć. I teraz dlaczego się zaśmiałem? Pani Ewitka bardzo naiwnie sądzi, że jeżeli powiesz komuś, nie rób tego, to ten ktoś nigdy przy nigdy nie będzie tego robił. I jeżeli pomyślimy sobie o tym logicznie, no to to się zgadza, tak? Tylko tu mamy bardzo poważny czynnik, a są to emocje. Emocje długoterminowo, nie, przepraszam, emocje krótkoterminowo zawsze zwyciężą nad logiką. Możesz sobie pomyśleć o dowolnej sytuacji. Powiedzmy, odchudzasz się, idziesz do sklepu i masz Twój ulubiony batonik w atrakcyjnej cenie. Prawdopodobnie ten batonik kupisz. No chyba, że doskonale sobie opracowałeś plan dietetyczny, wiesz po co chcesz schudnąć, yy, chcesz schudnąć w taki sposób, powiedzmy, nie drastyczny, to jest dla Ciebie przyjemne, to wtedy tego batonika nie kupisz. Więc długoterminowo rozum prawdopodobnie wygra. Krótkoterminowo, może nie zawsze, ale w dużej mierze emocje. I teraz tak jak mówię, Pani Ewitka pyta, czy odbyć tą poważną rozmowę? Tak. I dalej Pani Ewitka pisze, albo w jedną, albo w drugą stronę. Nie. Nie stawiać żadnego ultimatum. Nie ograniczać Tomka, dlatego że Tomek prawdopodobnie wypnie się swoimi trzema literami i powie, dobra, to ja już nie chcę z Tobą być, Ewitka. Porozmawiać jak najbardziej, tylko chciałbym tutaj zaznaczyć, że nie można się troszeczkę trzymać tego, co było wcześniej ustalone, dlatego że ta podróż ewidentnie zmieniła Tomka i teraz przywoływanie argumentów sprzed tej podróży będzie trochę kiepskie, więc tu mamy naprawdę duże ryzyko dużego konfliktu. Dlatego pani Ewitka powinna podejść z empatią, czyli okej, okay, Tomek. Wiem, że ci się spodobało, wiem, że jesteś zafascynowany i wiem, że chcesz tam wrócić. I teraz, co sądzisz? Jak możemy zrobić, żebyśmy razem tam pojechali? Dajesz mężczyźnie problem do rozwiązania. To jest jedna z lepszych rzeczy, jakie możesz zrobić, dlatego że mężczyźni bardzo lubią te problemy rozwiązywać, a nawet gdy nie lubią to, rozwiązują je, dlatego że traktują to jako część swojej męskości. I tu znowu zataczamy koło. Mamy odwołanie do zaradności życiowej. Daj mężczyźnie problem, po pewnym czasie prawdopodobnie ten problem będziesz miała rozwiązany jako kobieta. Dlatego należy się zastanowić, i podkreślę to jeszcze raz, co można zrobić w tej sytuacji, jeżeli chcesz ten związek oczywiście uratować, no bo pani Ewitka chce, żeby stworzyć sobie takie życie wspólnie, żeby dużo podróżować. Ewentualnie, gdy to będzie absolutnie niemożliwe, ustalić jakieś terminy, ale podejść do tej sprawy maksymalnie poważnie. To nie skończy się na jednej rozmowie. Na pewno nie, bo to jest bardzo duży konflikt. I oni te pasje, czyli podróżowanie, mieli już dużo wcześniej, więc to jest naprawdę coś, co ich silnie spaja. Więc, no, tak jak tutaj pani Witka zaproponowała, albo idziemy w jedną stronę, albo w drugą. Jeżeli pani Witka będzie chciała stworzyć z Tomkiem życie, o którym prawdopodobnie teraz myśli, to wynika z tego, co napisała, takie, że będą podróżowali właśnie dwa czy trzy razy. Przez cały rok, 2 czy 3 tygodnie, no to to się może nie udać, jeżeli Tomek ma więcej wolnego czasu na takie właśnie podróże. Ok, na ten moment to jest tyle. Zobaczmy, jak się temat rozwinie. Red Orange, Red Orange, Red Orange, przepraszam, 666. Sedno sprawy wiek, on ma 24 lata i w końcu zobaczył, że istnieje świat, chce go zwiedzać, nacieszyć się nim, a życie rodzinne później ma na to jeszcze sporo czasu, a ty albo się przyłączysz i będziesz z nim ten świat odkrywać, lub zrobicie to osobno. Red orange pisze być może brutalnie, natomiast całkowicie szczerze i prawdziwie. Generalnie tutaj Pani Witka wspomniała, że Tomek, jak na swój wiek jest bardzo dojrzały. Co jednak nie wyklucza faktu, że chcę po prostu odkrywać świat. I ja czegoś takiego jak odkrywanie świata nie przypisywałbym do wieku. Okej, okay, może chcesz mniej odkrywać świat, jak masz 40 czy 50, ale gwarantuję ci, że znajdą się takie osoby, które przez 20, 30, 35 lat swojego życia. Nie wiedziały, że można odkrywać świat, i po, tej 30, po 35 roku życia, czy po 40, się obudzą. Także to też nie jest do końca kwestia skorelowana z wiekiem. Okay? W każdym razie zgadzam się tutaj z panem Redoranż. Ewitka odpisała, cytując Redoranż: Zwiedza, Zwiedzać sporo zwiedzamy, ale z racji pracy nie mogę porzucić wszystkiego i jechać. On też powinien wykazać się większą dojrzałością. Nie zakładaj, co partner powinien robić. To jest naprawdę wspaniały sposób do rozpadu Twojego związku. Witka tutaj nie powinna obarczać Tomka, że pojechał i mu się spodobało, bo to jest normalne. Nawet jeżeli nie dało się tego przewidzieć, no to trzeba brać pod uwagę, że tak się to mogło potoczyć. Tylko wziąć swojego partnera i z nim o tym porozmawiać. I podkreślę jeszcze raz: prawdopodobnie na jednej rozmowie się nie skończy. Redorange dalej pisze. Tylko, że on ma 24 lata. Jego odpowiedzialność jest na poziomie radosnego 18-latka. Nie, panie Redoranż, nie znasz Tomka, więc nie możesz o nim powiedzieć takiej rzeczy. Także tutaj gruba pomyłka. Ślub przed jego 30, to jak wyjść z imprezy o 22. No właśnie, że nie. Są osoby, które faktycznie, jest coś takiego w naszej polskiej kulturze, że jak mamy tą trzydziestkę, to już chcemy od razu brać lub, bo już się kończy nam czas. Zwłaszcza u kobiet to jest zauważalne, bo im tak funkcjonuje zegar biologiczny. Natomiast znam też mnóstwo osób, które wzięły ślub w wieku 23, 4, 5 lat i żyją w szczęśliwych związkach. Dojrzałość czasem jest powiązana z wiekiem, ale nie zawsze, więc proszę o brak generalizacji w tej kwestii. Dalej Redorange przez eee, Nie wiem do czego się odnosił. A pojedziesz z nim na dwa miesiące do Brazylii lub Argentyny? Może Indie, Chiny i Nepal na wakacyjny 3 miesięczny wyjazd? Raczej nie. Wasze drogi się dość mocno rozjechały. Ty potrzebujesz stabilizacji rodziny, stałej pracy, a on dopiero zachwycił się życiem i otaczającym go światem. No tak, Redorange mówi jaki jest problem, natomiast nie mówi, jak go rozwiązać, co jest trochę smutne, ale dobrze, że coś napisał. Witka znowu cytuje Redoranż i pisze. Niestety jego podejście zmieniło się o 180 stopni. Ja dłużej czekać, bardziej nie mogę. Jak sądzisz? Wyjaśnić od razu sytuację? Liczyłam, że się jeszcze ogarnie. Podnieta wyjazdem minie, zacznie szukać pracy i tym podobne. Aha, czyli tu mamy dodatkowo, dodatkowy problem, że Tomek nie ma pracy, a Ewitka być może ich utrzymuje, albo Tomka utrzymują rodzice. W takiej sytuacji, zaręczyny to jest, przepraszam moich wszystkich słuchaczy i widzów, ale to jest czysta głupota. Najpierw się względnie ustabilizuj życiowo pod kątem finansowym, pod kątem tego, co ty chcesz w życiu robić, jaką chcesz mieć partnerkę, jaką chcesz wykonywać pracę. Dopiero później szukaj tej trwałej stabilizacji, czyli monogamiczny związek na lata. Ok? To jest bardzo ważne. Nie musisz robić tak jak powiedziałem, natomiast później nie płacz, że coś ci nie wyjdzie. Tak jak tutaj panie Witka z Tomkiem. Zanim była myśl o zaręczynach i ślubie, no to najpierw trzeba ogarnąć inne kwestie. Jeżeli Tomek nie ma pracy, a chce już zakładać rodzinę. No, to, to jest duży problem, o którym trzeba było pomyśleć trochę wcześniej. Więc panie Witka pisze, czy wyjaśnić od razu sytuację? Koniecznie, bo jeżeli zamieciesz problemy pod dywan w związku, no to one po pewnym czasie urosną i wybuchną ci w twarz, czego byś nie chciał. Natomiast, no tu jest, tu jest dodatkowy problem, z którego panie Witka, wydaje mi się, nie do końca zdaje sobie sprawę. Red Orange pisze, źle to interpretujesz do panie Witki. Wyobraź sobie, bierzecie ślub, dziecko, a on nagle odkrywa to, co właśnie odkrył w Azji. Jak to by się skończyło? Dla niego to jest właśnie czas na realizację marzeń, a nie czas na małżeństwo, stałą pracę, żonę i stado wrzeszczących Bachorków. Ty nie możesz czekać? Czemu? Musisz być taka poważna i odpowiedzialna? A może jednak nie? Generalnie mamy tutaj dwie kwestie. Z jednej strony zgodzę się z panem Redoranż, że Ewitka generalnie może trochę poczekać. Bo to, że kobieta ma 30 lat, to nie znaczy, że ona po 30 roku życia już nikogo nie znajdzie i musi brać lub teraz natychmiast. W tę to, pułapkę w to wpada bardzo dużo kobiet, a później przychodzi bolesne rozczarowanie. Albo wiedza, że jednak nawet mając 40 lat, można znaleźć sobie partnera życiowego i żyć szczęśliwie. Nie trzeba to robić koniecznie, jak ma się 30 lat. To, I to jest jedna strona medalu, natomiast druga strona medalu, doskonale rozumiem Panią Ewitkę, no bo tak jak wspomniałem wcześniej, zegar biologiczny kobiety jest taki, że jak masz, ma 30 lat dana Pani, no to już pojawia się problem, bo ja chcę stały związek, ja chcę dzieci, ja chcę ślub. Rodzina w zdecydowanej większości przypadków wcale nie ułatwia, tylko wywiera presję. No i Ty sobie musisz z tym poradzić, bo jeżeli zaczniesz słuchać rad rodziny, na temat twojego życia partnerskiego bądź łóżkowego, bądź ogólnie organizowania swojej przyszłości z kimś innym, no to uważaj, bo możesz na tym źle wyjść. Rosal o, nowa osoba w tym wątku. Jesteście młodymi ludźmi. On mając 24 lat, on ma 24 lata. Została mu wszczepiona przez ojca chęć poznawania świata. No nie wiadomo, czy przez ojca, chociaż, no dobra, jakieś tam podejrzenie jest. Gdyby nie praca, w którą zaangażowana jesteś, na pewno byś pojechała razem z nim. Czas pokaże, czy Wasze uczucie jest trwałe, czy to tylko chwilowe zauroczenie. Ojeju. To jest jeden z mitów miłości. Nie czas pokaże, tylko pokaże zachowanie partnerów. Czy oni wezmą swoje problemy we własne ręce i zaczną je rozwiązywać, czy odsuną na bok, jak gdyby nigdy nic się nie zdarzyło. Jeżeli druga opcja, związek się rozpadnie. Jeżeli pierwsza, jest szansa na przetrwanie. Pozwól mu jechać. Jeżeli naprawdę kochać Ciebie, to wróci. O Jezu, jakie wspaniałe, romantyczne założenia! No, niestety, świat działa czasem w inny sposób. Masz teraz możliwość sprawdzić, czy on jest Ciebie wart. O Boże, Ży... nie wierzę, że to czytam. Życie jest krótkie, trzeba je przyjmować ze stanowczością. Jeżeli zechce być z Tobą, to będzie. Wyobraź sobie, co będzie, jak założycie rodzinę. Tytuł, on tam. Życie w takim systemie nie ma sensu. Dobrze, zastanów się zanim coś w tym kierunku zrobisz. Ok, no. Pff, yy, wiecie co, chyba nie skomentuję. Znaczy, końcówka jest bardzo dobra, tak? Od momentu, yy, wyobraź sobie, co będzie, jak założycie rodzinę. Ok, to jest zachęcenie do przemyśleń, co ja bardzo często aprobuję, natomiast reszta. Yy, no, przejdźmy dalej. Ewitka. Zacytowała pana Redorange i Rosal. Nikt nie chce dzieci od razu po ślubie. Zła generalizacja. Niektórzy chcą, niektórzy chcą jeszcze przed. Marzenie miała być ta podróż po Azji. Po niej umawialiśmy się na stabilizację. No właśnie, czyli logicznie się umówiliście a emocjonalnie. Tomek niestety stracił głowę dla Azji. Bywa. No tu nic więcej nie mogę powiedzieć. No to, że sobie zaplanujesz, że w wieku takim i takim będziesz robił to i to, nie zawsze się sprawdzi, bo życie pisze różne scenariusze. No to jest takie powiedzenie, chyba, że jeżeli chcesz rozśmieszyć Boga. To powiedz mu o swoich planach, no i czasem to się sprawdza i musisz brać to pod uwagę. Na wyprawę razem jeszcze się nie raz wybierzemy, ale nie na parę miesięcy, to zakomunikuj Tomkowi swoją sytuację, panie Witko i rozważcie, jakie macie wyjścia z tej sytuacji, bo tych wyjść jest kilka: jedne lepsze, inne gorsze, natomiast je, są wyjścia, tylko trzeba o tym porozmawiać, zamiast pisać w kółko na forum. To jego zachowanie mnie zaczęło zastanawiać. Jeśli dla niego ważniejsze są podróże niż przyszłe małżeństwo, no to czarno widzę naszą przyszłość. A szkoda, bo kocham go bardzo mocno i trudno mi sobie wyobrazić życie bez niego. I to by było na tyle w tym wątku. Jeżeli chcesz z tego wyciągnąć lekcję dla siebie, po pierwsze, pamiętaj, że ludzie przez lata się zmieniają, ok? I nie możesz ich za to winić, bo ty też się zmieniasz. Dzisiaj lubisz frytki, za rok możesz mieć do nich ogromny wstręt. Celowo podaję to na takich banalnych przykładach, żeby lepiej Ci to zapadło w pamięć. Powiem Ci nawet więcej. Ja regularnie na konsultacjach indywidualnych mam przypadki, gdzie osoba będąca w związku 5, 10, 15 lat mówi mi, Wiesz co Kornel, jest problem, bo to, co mi się podobało w moim partnerze 10 lat temu, teraz mnie kompletnie odpycha. I takie sytuacje też się zdarzają, ok? Ale to nie znaczy, że nie ma z tego wyjścia. Druga sprawa. Przede wszystkim unikaj negatywnych założeń. Tak jak tutaj Pani Jewitka napisała, że ustalili tak, to już się zawsze muszą tego trzymać. No ale emocje wchodzą w grę i nie zawsze to wszystko wygląda tak, jak byśmy chcieli. Więc unikaj takich fałszywych założeń. Albo to, co napisała Pani Jewitka tutaj, że yy, on też powinien wykazać się większą dojrzałością. No ja generalnie, gdybyś mnie spytał, to chciałbym, żeby na świecie nie było wojen i żeby każdy miał dostęp do... Przynajmniej podstawowej wiedzy o relacjach damsko-męskich. Ale to nie jest koncert życzeń, to jest życie. Więc jeżeli ja chcę, żeby na świecie nie było wojen, muszę zrobić coś w tym kierunku. Akurat nic nie robię. Znaczy, nie no, trochę robię. Jestem życzliwy dla ludzi. To może niewiele pomaga, natomiast e, będąc życzliwym dla drugich osób, dla innego człowieka, Pokazujesz mu, że warto tak robić, i być może ta osoba, dla której będziesz życzliwy, będzie życzliwa dla kolejnej. I tak masz łańcuszek. Tak samo z edukacją o relacjach damsko-męskich. Chciałbym, żeby każdy miał do tego dostęp, więc działam w Polsce. Powoli wchodzę na rynki zagraniczne i powoli spełniam swoją wizję i misję życiową. Natomiast ja się nie obrażam, że o Boże, bo nie ma dostępu do relacji damsko- do edukacji o relacjach damsko-męskich. Nie, po prostu robię co w mojej mocy, żeby każdy miał do tego dostęp. Prosta kwestia, biorę sprawy w swoje ręce i rozwiązuję problemy. I tak samo pani Witka powinna podejść do swojego problemu. Ok, idźmy dalej do kolejnego foru i do kolejnego tematu. Analizy trwają 23 minuty, wybornie. Do tej pory 23 minuty, ok. Pedro 21, czy można zakochać się drugi raz w mężu? Nawias żonie, jest małżeństwo, jest dziecko. Kochają się, żyją sobie szczęśliwie, i nagle ona lub on oznajmia, że już nie kocha. Co z tym zrobić? To zależy od sytuacji. Skończyć z tym? To zależy od sytuacji. Żyć ze świadomością, że ta druga osoba nie kocha? To też zależy od sytuacji. Czy możliwe jest, że znowu pokocha? Możliwe. Jakie są Wasze doświadczenia i zdania na ten temat? Gdybym mówił o swoich doświadczeniach i zdaniu na ten temat, to byśmy do jutra nie skończyli, bo moje doświadczenie jest dosyć obszerne. Mam do wyboru setki przypadków, które analizowałem w tej kwestii. Więc nie będę o tym teraz gadał, dlatego że odcinek musi się mieścić w określonych ramach czasowych. Natomiast odpowiadając jednoznacznie na pytanie, czy można zakochać się drugi raz w mężu, żonie, oczywiście, że tak. Natomiast to zależy od czego? Mianowicie od tego, czy mąż lub żona są gotowi zmienić swoje obecne życie. Dlatego że mało kto wie o tym, że relacja gdzie na początku buzuje namiętność, nie wychodzicie z łóżka, spędzacie z sobą każdą wolną chwilę, po kilku latach, bądź kilkunastu, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, zamienia się w więź przyjacielską. Traktujesz swojego partnera bardziej jak przyjaciela. Traktujesz jako osobę, z którą możesz się przytulić, z którą możesz pogadać. Natomiast tam jest... Dużo, dużo mniej fajerwerków i ekscytujących chwil, niż to było na początku związku. I teraz, jeżeli Twój mąż bądź żona jest gotowy na zmianę, to mówisz: Słuchaj, wprowadźmy sobie nowy nawyk. Raz w tygodniu zrobimy sobie taką randkę, że pójdziemy do nowej restauracji, w której nigdy nie byliśmy, albo pojedziemy do innego miasta, żeby sobie pospacerować, żeby spędzić miło czas, żebyśmy zrobili coś nowego. Czyli tutaj. Warto dobrać sobie takiego partnera życiowego, który jest otwarty na doświadczenie. Ok? Tak, bardzo, bardzo pokrótce, delikatnie zahaczając ten temat. Natomiast, jeżeli wybierzesz sobie partnera, który ciągle lubi robić to samo, no to jest pewne zagrożenie, że po kilkunastu latach po prostu będziecie się ze sobą nudzić. Sprawdźmy, co forumowicze mają do, na ten temat do powiedzenia. Sirland, moim zdaniem nie pokocha, ale i tak związek może być całkiem szczęśliwy. No to ciekawe. Szkoda, że pani Sirland, bądź pan Sirland, albo Sirland nie rozwinął tematu. Chiana, bądź Hiana. Znam małżeństwo, gdzie udało się drugi raz. Byli po ślubie już 15 lat, mieli dorosłe dzieci, ładny dom, dobrą pracę, wyjeżdżali na fajne wakacje. Mieli, mają dalej wielu znajomych. A jednak się coś popsuło. On po prostu oznajmił pewnego dnia, że chyba już nie kocha swojej żony, nie miał na boku żadnej kochanki, po prostu stwierdził, że to, co jest między nim a żoną, to już chyba nie jest miłość, się przyzwyczajenie. No właśnie. I to jest pułapka, w którą niestety wiele osób wpada. Czyli założenie, że przez cały czas trwania Twojego związku zawsze będą fajerwerki. Niestety nie. Jeżeli chcesz fajerwerki regularnie, no to może warto zastanowić się nad związkami poligamicznymi albo jakimikolwiek innymi, natomiast w związku monogamicznym po pewnym czasie to przyzwyczajenie będzie i tego według mojej obecnej wiedzy nie da się uniknąć. Oczywiście mówimy o związku, który ma duży staż, czyli od kilku lat w górę. Na pewien okres się rozstali, dalej Hiana pisze, żeby później do siebie wrócić i wiesz co, teraz tak jak na nich patrzę, to chyba są bardziej szczęśliwi niż byli, ale to tylko mój punkt widzenia obserwacja. Może spróbuj jeszcze raz, Pedro. Generalnie to, co pisze Hiana, to nie jest wcale tak rzadkie zjawisko, dlatego że często, o, kolejne założenie, które ludzie sobie bardzo często robią, to, co masz w życiu, nie jest dane Ci na stałe. I ludzie rozumieją, że mogą stracić zdrowie, rozumieją, że mogą stracić pieniądze, natomiast mało kto rozumie, że może stracić swojego najbliższego przyjaciela albo partnera życiowego. Nawet jeżeli z tym przyjacielem bądź partnerem życiowym przeszli wiele, 15 lat wspólnych doświadczeń, może być tak, że po pewnym czasie partner nie będzie chciał z tobą dłużej utrzymywać relacji i trzeba się z tym pogodzić. Dlatego założenie, jakim Karmi cię, Hollywood i wszystkie te piękne, romantyczne filmy jest takie, że miłość aż po grup i bla 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 bla. Niestety, jeżeli takie założenie sobie przyjmiesz, to możesz zostać bardzo mocno zraniony. Dlatego lepiej przyjąć sobie założenie, że nawet jeżeli jestem z moim partnerem być partnerką 5, 10, 20 lat, to on nie jest mi dany na stałe. To nie jest moja własność. To, że on ze mną jest, to jest jego dobrowo dobra wola. Dobrowolny wybór, o tym chciałem powiedzieć. I tak samo w stosunku do ciebie. To, że jesteś z kimś 15 lat, do niczego cię nie zobowiązuje. Ty nie musisz z nim być do śmierci. Jeżeli coś ci się nie podoba, rozwiązujesz problem. Jeżeli nie potrafisz sam rozwiązać problemu, idziesz do mnie, do trenera relacji damsko-męskich. Jeżeli dalej okazuje się, że sytuacja e, po prostu nie umożliwia rozwiązania problemu tak, żebyście dalej byli razem, no to kończysz związek i albo. Znowu wracasz do bycia singlem, albo szukasz sobie kogoś innego. Oczywiście to jest bardzo ogólne założenie i, i tu trzeba się zastanowić nad pewnymi kwestiami. Natomiast taki sposób działania polecam. Idźmy dalej. Atrakcyjna żmija w odpowiedzi na post Hyany. Zakładając, że na przykład facetowi zależy na budowie związku, to poprosić żonę do tańca. Może on zobaczy tej skierkę w jej oczach, która zgasła, bo żona nie czuła się już kochana. A... Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Popraw mnie, widzu, jeżeli się mylę w komentarzu pod tym wideo. Natomiast czy pani atrakcyjna żmija zakłada, że jeden taniec jest w stanie zmienić wszystko? No, powątpiewam bardzo mocno. Karina 501. Raz wypowiedziane do męża żonę słowa nie kocham cię już to koniec każdego związku. Nie sądzę pani Karino, być może większość związków wtedy upadnie, ale nie każdy. Są zbyt bolesne, by było. by można było razem dalej żyć. Nikt nie mówi takich słów, jeśli czuje inaczej, lub jeszcze ma wątpliwości. Próba naprawy związku raczej skończy się niepomyślnie. Ja. Ja ona 27. W odpowiedzi na ten komentarz. Wszystko warto, tylko mało komu się udało. No, nie zawsze warto, właśnie, to jest cała kwestia. A to, że mało komu się udało, to jest prawda, dlatego że ludzie nie radzą się specjalistów. Tyle. To, to nie jest jakby jakieś duże odkrycie. No, większość prób naprawy związku kończy się niepowodzeniem, dlatego że ludzie na własną rękę próbują sobie radzić. Ja powtarzam już od kilku lat, jeżeli masz przeciekający kran w kuchni, prawdopodobnie wzywasz hydraulika. Jeżeli nie masz doświadczenia z przeciekającymi kranami. A jeżeli twój związek ma kryzys, to nie wzywasz trenera relacji damsko męskich tylko próbujesz na własną rękę załatwić problem. No i często się okazuje, że nie potrafisz, bo nikt cię nie nauczył, jak rozwiązywać problemy w długoterminowych relacjach. Także mam nadzieję, że macie to, znaczy da ci to do myślenia. Szaga. Wydaje mi się, że ona oznajmia, że już nie jest zakochana, a nie, że nie kocha. Zakochanie to stan, który mija uczucia, na które nie zawsze mamy wpływ, a miłość to postawa. O, pięknie szaga napisane i za to jedno zdanie, nawet nie wiedząc, co jest dalej, przyznaję order dziesiątego odcinka Analiz Bardzo ładnie, przeczytam jeszcze raz. Zakochanie to stan, który mija uczucia, na które nie zawsze mamy wpływ, a miłość to postawa. Bardzo, bardzo, bardzo dobre podejście. Do tematu długoterminowych relacji Weź sobie to naprawdę do serca. Szaga pisze dalej: Nie ginie od tak, nagle się rozglądasz i jej nie ma. Jest ukryta w szarości dnia, w sprzątaniu, gotowaniu, opiece nad dzieckiem, w zarabianiu na dom i rodzinę. Jeszcze bardziej się utwierdzam w że Szaga zasłużenie dostała order. Bardzo ładnie napisała: Miłość to postawa, uczucia są miłym dodatkiem. Czasem są, czasem znikają, ale zawsze można podejmować próby, by rozpalić je na nowo. Potrzeba tylko trochę woli i fantazji. Powodzenia. Wspaniały komentarz. Order w pełni zasłużony. Czysta przyjemność czytać post osoby, która ma bardzo dużą świadomość w kwestii relacji. Naprawdę czysta przyjemność. Polecam Ci mieć bardzo podobny punkt widzenia. Facet, jaka się podpisuje, więc bez wyraźnej winy żadnej ze stron należy tej umowy dotrzymać. Aha, dobra, bo facet. Yy... Napisał, czy można. Odpowiedź na pytanie, bo wątek był taki, czy można zakochać się drugi raz w mężu żonie, a facet napisał, nie wiem, ale to najważniejsza umowa w życiu, jaką się podpisuje. I teraz jest wszystko jasne. Więc bez wyraźnej, widzę żadnej ze stron, należy tej umowy dotrzymać. No, pff, tak troszeczkę powątpiłbym w to, że, to trzeba, że umowę trzeba zawsze i wszędzie dotrzymywać, bo są różne okoliczności. Gdyż za nią idą dzieci, majątek, wiedza, wszystko to, co człowiek dziedziczy po swoich przodkach i przekazuje dalej. To jest temat generalnie na oddzielne wideo, tak naprawdę, bo, bo tutaj już wchodzimy naprawdę na niebezpieczny nurt. To, czy umowy, jeżeli chodzi o miłość z drugą osobą, należy dotrzymać, czy nie, to zależy od sytuacji. Okay? I na tym zostawię, bo to jest. Nie ma sensu wchodzić i, i, i ogólnie prawić jakieś teorie czy coś takiego. Trzeba rozpatrywać to w kontekście konkretnego przypadku, i to jest to, czego ja Ciebie chcę nauczyć w serialu analizy tomickiego. Konkretny przypadek, jeżeli masz, może uzyskać konkretne, skuteczne rozwiązanie. A jak chcesz sobie jakichś ogólnych prawideł poczytać, czy jakichś teorii, to sobie idź na studia albo. Na szkolenie kogoś, kto przeczytał mnóstwo książek i nie ma umiejętności, ale posiada teoretyczną wiedzę, to się dowiesz. Ja jestem z nurtu, gdzie wyznaję zasadę, że przede wszystkim ma być praktycznie. Czyli to, co ci mówię w odcinku, możesz dzisiaj, jutro, pojutrze od razu wykorzystać w swoim związku. Jurek 1971. Tak, znam z autopsji przykładu znajomych, że można zakochać się drugi raz w mężu lub żonie. Wątpliwości ma nawet sam papież. To normalna sprawa w życiu, bez paniki. Oczywiście wątpliwości dotykają każdego z nas w różnych dziedzinach. Prawdziwego bigosu potrafi dopiero narobić zdrada, ale i z tego ludzie się czasem podnoszą. Dokładnie. Miłość to dużo więcej niż czułe słówka. W miarę coraz dłuższego stażu małżeńskiego nie mogę się nadziwić, jak wspólne życie potrafi cementować związek. A czasem naprawdę nie jest lekko. Jeśli nie ma kogoś trzeciego, to byłbym zupełnie spokojny. Warto pamiętać o żonie jako kobiecie, co wbrew pozorom wcale nie jest dla facetów takie naturalne. Mądre słowa. Mówię oczywiście o facetach ze stażem. Ładnie Jurek napisał i nie muszę go znać, żeby wiedzieć, że faktycznie jest w związku z długim stażem. Z tego, jeżeli stosuje się do tego, co napisał, to całkiem nieźle sobie w nim radzi. AASB. Jeśli ktoś czuje się na siłach, ma wsparcie i wierzy w tą miłość, to ma prawo do walczenia o swoją miłość. E, nie. Zawsze masz prawo do walczenia o, swo o swoją miłość, więc to jakby... Dalej, idźmy. Bez osób trzecich. E, mam na myśli podpowiadanie. Nie chodzi o kumpla czy przyjaciółkę, mam na myśli takich, co to nie mają swojego życia i chcą żyć życiem innych. O, takich się wystrzegaj, mój drogi. A ASB-tu fajnie napisał. Jeśli sami nie dajemy sobie rady, warto skorzystać z pardy psychologa. Na przykład naprawdę to nic wstydliwego, a czasem może naprawdę przynieść dobre rezultaty. Wszystkim, którzy mają takie momenty, życzę szybkiej poprawy sytuacji i miłości, bo ona czyni nas silnymi. Ania. Dalej, Bielinka pisze. Słyszałam kiedyś coś takiego. Jeśli mąż nie kocha żony, a żona kocha męża, to będzie nieszczęśliwe małżeństwo. Jeśli mąż kocha żonę, a ona jego nie, to może się udać. Hmm. No to jest ciekawe. To ciekaw jestem, co o tym sądzisz. Że jeżeli mąż nie kocha żony, a żona kocha męża, to będzie nieszczęśliwe małżeństwo. A jeśli mąż kocha żonę, a ona jego nie, to może się to, to może się udać. Jeśli ani żona nie kocha męża, ani mąż nie kocha żony, to będzie to bardzo dane małżeństwo. Co? No teraz to już naprawdę idziemy. Skrajną abstrakcję, chyba że Bielinka tu chciała jak, jakąś ironią polecieć. Idźmy dalej. Więc głowa do góry, a bardziej serio. Aaaa, Bielinka, udało się jej mnie wkręcić bardzo dobrze. Znaczy, nie bardzo dobrze, bo to nam utrudnia i nic nie wnosi do wątku. Natomiast dobra, to był żart. A bardziej serio, po 10 latach razem, syn, 2 lata, aktualnie ciąża, też nie wiem, czy kocham swojego męża. Rozumiem, że on mnie kocha, dobry, porządny i tak dalej, niemal ideał. Więc jesteśmy razem i będziemy. A twoja chce odejść? Czego się obawiasz, że odejdzie? Czy tego, że będzie z tobą bez miłości? Jakich zmian się obawiasz? Bardzo fajne pytanie ze strony Bielinki, czyli konkrety. Jan Jan 82, smutne to, dalej nie kochasz swojego męża? O, tutaj Bielinka panu Janowi za skórę zaszła. Nessuno. Można. Yy, o w odniesieniu ciągle do tematu tutaj kolejne osoby odpowiadają, czyli, czy można zakochać się drugi raz? Można. Mówię to ze swego doświadczenia, choć u mnie ta miłość trwa nieprzerwanie od 2000, 27 lat. Yy, może był taki okres czasu, gdy osłabła i to nawet bardzo. Zdarza się, każdy związek przechodzi kiedyś kryzys. Znaczy, yy, to mówię od siebie. A tu, Nessu, no dalej. Wróciła potem ze zdwojoną siłą. Ostatnio, małżonka zachorowała na raka piersi, więc moja miłość, ona tak twierdzi. Pozwala jej przez to wszystko przejść. Po ślubie jesteśmy 20 lat, natomiast cały staż to owe 27. Pozdrawiam serdecznie. No i można, można. A18275. Znam dwie zupełnie różne rzeczy, które ludzie nazywają dzisiaj miłością. Miłość erotyczna, oparta na emocjach, namiętności, pożądaniu, wyłączności. Miłość polegająca na bezinteresownej chęci dawania dobra. To jest ta druga. Ja zdecydowanie polecam miłość numer 2. Znaczy miłość numer jeden też jest fajna, tylko ona się kiedyś y, skończy. Jakby przykro mi być może rujnuje teraz twój światopogląd, natomiast y, namiętność to jest uczucie, zresztą bardzo silne, a uczucie mają to do siebie, że wygasają. Natomiast miłość traktowana jako postawa, czyli tutaj bezinteresowna chęć dawania dobra i wspomagania Twojego partnera y, w rozwoju, no to to jest ta miłość, o którą my chcemy się troszczyć. Z którą chcemy walczyć, którą ty chcesz mieć, prawdopodobnie, jeżeli to oglądasz. Miłość numer jeden kończy się w każdym związku dokładnie. Miłość numer dwa może trwać wiecznie, jest niezależna od emocji. Miłość numer jeden raczej nie da się przywrócić, chyba że z innym partnerem. Miłość numer dwa można zacząć dawać na nowo, ale to zależy wyłącznie od osoby mającej ją dawać. Do takiej miłości nie można zmusić. Co ciekawe, uważam, że można zmusić do miłości erotycznej. No, to ciekawe, ale nie będę tego komentował. Niestety w dzisiejszym świecie istnieje raczej tylko miłość numer jeden. Jak już kogoś się nie ściska i nie tęski, to uważa, że nie kocha. No niestety, to jest smutna prawda, o którym tutaj Pan napisał. E2, RDA, syn. Czy można zakochać się drugi raz? Nie można! Raz wystarczy. Jeśli, nie nadaje na żonę, jeśli się nie nadaje na żonę i na kochankę, to już nic tego w życiu nie zmieni. Taka żona, która nie zdała egzaminu, nadaje się już tylko do wyrzucenia na śmietnik. Wypowiedź potężnego samca alfa, któremu kobieta nie będzie mówiła, co ma robić, bo nadaje się tylko na śmietnik. To jest cytat. Bielinka. A może to on nie zdał egzaminu, skoro ona przestała go kochać? No tutaj ktoś jednoznacznie się wypowiada, że nie. Papa S. A może nigdy się nie kochało? Kryzysy formy przychodzą, bo tak niedoskonałe obecnie mamy naturę. Pewnie nie można drugi raz, skoro nie kochały się za pierwszym razem. No, to jest głębsza filozoficzna rozkmina. Cycek27. Zawsze można kogoś pokochać się jeszcze raz, ale uwaga! Kocha się wtedy dwa lub trzy razy mocniej i szczerzej i przede wszystkim rozważniej. Hmm. Zgodziłbym się z tym. Polecam każdemu zakochać się jeszcze raz w tej samej osobie. Wiem to z własnego doświadczenia obrotowy. Nie lepiej żonę mieć w chałupie, a podkochiwać się w sąsiadce. <noise> Kolejny cwaniak, zamiast Alfa. Po prostu no, fajnie. Okej. Okay. No to zróbmy sobie takie małe zadanie. Jeżeli masz ochotę, to napisz w komentarzu, według Ciebie, czy można zakochać się drugi raz. Bo na ten moment to już koniec analiz Tomickiego. Dziękuję Ci bardzo serdecznie na uwagę. Niezależnie od tego, czy oglądasz to wideo na YouTubie, czy słuchasz tego jako podcast. Życzę Ci wszystkiego dobrego, poniżej masz linki, o których mówiłem, czyli link do podcastu, bądź jeszcze lepszy i link do konferencji, którą organizuję z Tomkiem. Pamiętaj, żeby zasubskrybować ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz, zalajkować i udostępnić to wideo znajomym. Dziękuję bardzo serdecznie, Kornel Tomicki, trener relacji damsko-męskich, pozdrawiam Cię i do następnego. Trzymaj się, cześć!